A my teraz na nowe No wybiliśmy, widzisz? dobra. H5. Czy lecimy na te wina Na z te domki development takie, pod nami? tak, na te domki takie trzy. Czy tam, czy barak. No to kuźwa nie wiem gdzie, bo ja widzę takie małe miasteczko domków, czy na No to? na Enę, na Enę żeśmy mieli lecieć, A, bo na tam NE, jest, no. tam gdzie jest ta budowa, tam gdzie wtedy samochód się respi, A, gdzieś to przy wiem, domku. tam są dwa samochody czasem, no. Mam wziąć Widzę, ten że ktoś samochód i spada, nie? odjeżdżać, czy nie? No to ja tam Tak, tak, składam. tak. Jak widzisz, jest samochód, widzisz go? Jest, no. To ja jestem na drogę, ląduję na autostradę, taką prostą. W kierunku S. Ja W tutaj kierunku ląduję. S, no to ja już tu No jadę. to już, patrz. Bum. No to wskakuj. I mów, gdzie Ty może jedziemy. teraz jak mamy, chyba że jak teraz mamy, to pochodzimy po domkach i pozbieramy rzeczy, czy nie? No można. To weź, no wyjmiemy spark plugsy. Tu jeszcze drugi samochodzik powinien być, ale to już olejemy go. Jest, nie, nie ma go. To ja biorę to spark wyciągnij plugsy. Spark plugsy, ja wezmę jeden domek. Żeby cię tam ktoś nie ściągnął, ja nie wiem, czy tam ktoś z tyłu nie wylądował przed chwilą. Jak się martwisz o mnie? No, bo zginiemy. Teraz zginęłem. Wiesz co, tego typa to dwa razy nie trafiłem z shotguna, zanim go w końcu zabiłem, tego jednego. Gdybym go trafił, to by wiesz, to bym przeżył, nie stary. Powinieneś Nasza być dumny z siebie, wiesz? Nasza przygoda by trwała wiecznie. Wiesz, że w tym domku zawsze jest mnóstwo amunicji na półkach? Czemu? W tym domku przy łazience jest taka specjalna półka, zawsze jest 6 paczek amunicji, to jest 3 rodzajów broni. Zawsze tutaj jest bardzo dużo. A ty do którego poszedłeś? Do tego niebieskiego czy do do tego niebieskiego, brudnego? Niebieski. No, nie, do tego brudnego. Dobra. No tak jest, moi drodzy. Ale jak? No, że życie się rozciąga. Wiesz? Czy rozciągnęło ci rozciąga? Się kiedyś życie, powiedz mi. No. Się rozciąga, a Vena jest King Konga, no. No nie wiem. W ogóle za wcześnie dziś tego live'a zrobiłem, wiesz? Nie chciałem znaczy, zacząć jeszcze tak z rana. Chciałeś się wyspać troszkę? No, trochę powinienem jeszcze kilka rzeczy zrobić. Ale mówiłem później sobie, nie wiem jak ja to zrobiłem, że sobie tak ustaliłem, mówię, to już ustaliłem, to już zrobię, nie? No bo ja właśnie wchodzę, patrzę Wchodzisz? Kiedy live. No ja jestem pod tobą. No dobra, to nic nie ma w tym domku, cały pusty jest, jakiś syf tu jest. Tobie. I'm next to you. No dokładnie, ja zawsze przed wejściem do domu ściągam buty. Nie będę komuś łaził po chacie, kurde, z butami brudnymi. A bąkol to zawsze jak ktoś buta. Ci, a patrz, a jak powiedz mi, jak ty ściągasz buty, a ktoś mówi, nie no wchodź bez to i tak ściągasz, bo ja ściągam i tak. Jak, no ja też i tak ściągam. Bo on mówi na przykład. Bo on mówi z grzeczności, tylko wchodź bez. Z grzeczności, a sobie myśli, a ale nie, na przykład, spróbuję nie ściągnąć. Ale na przykład, jak ktoś do mnie przychodzi, to mu nie mówię, że na przykład w życiu bym nie powiedział komuś, że ma ściągnąć buty, nie? No, 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 no. Jak nie ma, jak nie chce ściągać, to nie ściąga. A jak jest dobrze Czy wychowany, to się ściąga. Wydaje, że takich rzeczy się ale w ogóle nie, nie, ale no nie można komuś powiedzieć, że ma ściągnąć buty. To nie jest według zasad survivuru. Aha. Survivalu. Survivalu, a my przecież jesteśmy tutaj w H1Z1 gramy, to jest survival. Są survivaliści, kuźwa. Dokładnie, więc my wiemy. No wiadomo, że jak ktoś ma, no ale to kurde, jak ktoś ma ubłocone buty, to sam ściąga, nie? No bez przesady. No nikt nie jest chyba na tyle frajerem, żeby nie ściągnąć. A jak ktoś nie ściąga, jak ma ubłocone, to nie powinien być twoim kolegą. No właśnie, to już więcej się nie kurde na ciastko i herbatę nie zaproszę. No właśnie, bo może ktoś ma grzyba i nie chce ściągać butów, bo mu śmierdzą. No właśnie, albo i chce cię stopy, uratować, kurde. Twoje życie chce uratować. Tak naprawdę. I reputację swoją. I swoją reputację, stary, i giry swoje. Powiem ci, że czy ty już dzisiaj ziewałeś na live'ie swoim? Wiesz co, ja, nie wiem, chyba dzisiaj nie podziewywałem. Powiedz mi, co się działo na YouTubie, jak mi nie było? Jakiś na nowy YouTubie... hit, te refery jakiś wyszedł, czy nie? Nie. Nie, ale na Spotify'u jest tragedia. Odpalam sobie top polskiej playlisty, to co zostało w ostatnim tygodniu najbardziej udostępniane. Numer 2, Gimper. A to czemu ja tak nie mam? Numer 4, nie wiem. Nie wiem od Multiego.
Ja czegoś takiego nie mam, u mnie w ogóle nie ma takich piosenek na moim. Musisz Spotify. Wejść na przeglądaj, jest zakładka przeglądaj, no. A następnie jest Polska. I w Polsce masz trzy top listy, bo jest top Polska 50, top viral i to jest chyba w tym top viral, że najczęściej nie, udostępnianych no to ja swoich viral, nie, to ja daję sobie top lista top. Zwykła ale to w top Polsce lista. Też jest, czekaj, ja zawsze zobaczę. Ja teraz. Daję zwykłą top listę polską i mam, nie mam, mam jakieś Justina Biebera, nie? I w sumie no ja wiem, ale na chyba top viral wolałbym jest. Multiego niż Justina Biebera. Siema. Siema CTSG. Nie wiem. Ale a te refery jest, bo ja się obrażę, bo ja jestem fanem najbardziej to jednak te refery. Nie ma, jest daleko. No to i to jest właśnie słabo, bo te refery jest najlepsze. Ja, i kto to udostępnia, powiedz mi? Jak powinni te refery nikt nie udostępnia, moim zdaniem te refery powinni udostępniać, dokładnie. Czy jak Jasia spotkasz na PGA, czy go przytulisz za to, że go nie ma? Tak. Żeby mu przykro mu nie tak było? Wyczochram mu tak tą grzywę jego. Łepetynkę. Tak. Powiesz, Jasiu. Nie przejmuj się, będziesz w top liście na Spotify'u. Mi się wydaje, że Jasiu to jest taki fajny, spokojny gość. Tak? I on się jakby nie pcha się do tego. I dlatego go tam świata, nie ma. Wiesz szalonego. Jak to jest, bo to się trzeba łokciami rozpychać. A on nie chce być w szalonym świecie show biznesu. A czym ty się rozpychasz? Brodą swoją. Stary, ja języczkiem się rozpycham. Języczkiem? No ale to ty pewnie języczkiem wiesz już na afterkach. No nie, właśnie dlatego mnie nie ma w tym show biznesie, bo w ogóle się nie rozpycham prawie. Wiesz, tak właśnie, słabo. Bo jakbyś... Jakby mi dobrze szło, to i bym z jakąś był. Sławną vlogerką się umawiać, wiesz. Albo szafiarką. Mógłbym się umawiać ze sławną vlogerką. Ale czy ona by musiała być tak super sławna? No nie, wystarczy, żeby no nie wiem, raz na miesiąc pokazywała ulubieńców miesiąca. Wtedy by już na pewno by ją oglądali. Czekaj, mi się przypomniały, była taka mała szafiarka, była taka 12 lat, zawsze tam śmieszne filmy kręciła i później na hejterów. I to było śmieszne. Oglądałem ją. Nie. A wiesz co jest najfajniejsze? Jak ten... Jak mali youtuberzy tam mają po 20 subów, 10 wyświetli na filmach i czytają hejty swoich widzów. A tam... aha. Wiesz, że kurde... Jakiś jeden albo dwóch napisało mu, że a słabo kręcisz, a on czyta to i... Tak ktoś napisał słabo kręcę i on odpowiada, bo chce być śmieszny. Kurde, ja nie wiem, Bąkol, gdzie ty weźmiesz, musisz wkleić takie rzeczy, bo ja nie wiem, gdzie takie rzeczy znajdujesz. Kurczę, to jest przegląd YouTube'a. Robić zrób Bąkolowy przegląd YouTube'a, o dokładnie. Możemy się umawiać na podcast taki, raz na miesiąc. I możemy podsumować. Ale nie, wszystko, bo ja nie lubię, bo są YouTube. Niektóre rzeczy śmieszne, ale później się znajdzie ktoś na przykład, że ten, no ja powie, tak że nie lubię. Nie śmiej się z tego, nie. No właśnie, no. Niektórzy po prostu, niektórzy są śmieszni i są śmieszni, oni wiedzą, że są, a niektórzy nie wiedzą, że są śmieszni, to taki to szkoda. No to szkoda, nie? Zresztą to są, jak są dzieci, to też nie możesz za bardzo. Można sobie tak, wiesz, podśmiechiwać się, no bo wiadomo, nie? To tak jak masz dziecko też. Masz dziecko małe, to też bekę z niego ciśniesz, ale to mu się przecież nie śmiejesz do niego, nie? Nie pokazujesz mu tego. Ile subów jest tutaj? Co to za pytanie? Nie tylko wiem. Wiesz, bo bym się przykro twojemu dziecku zrobił, jeszcze by ci zapamiętało na starość, by się ciebie śmiało. Sorry, this payment method is unavailable. Ty Bąkol, gdzie my jesteśmy? Czy my musimy na północ jechać? My jesteśmy w złej strefie jego śmierci. Jakim sposobem próbowałeś płacić? Nie, coś. Ludzie chcą suby kupować i podobno jest błąd jakiś. To może ktoś wyczaić jeszcze, czy też tak ma, że jak próbuję wybrać metodę płatności przelew bankowy, to nie kurde, działa. Bąkol, gdyby mu to... u mnie działało, to ja bym miał 500 subów już. Wszyscy tak? mi cią... No, dziennie z 20 osób pisze. Ja tu kupowałem, ale tu nie działa i. Spoko. Tak legitymacyjnie, taka jest historia. Telew ma wylew, wiesz? Dobra, wchodzę. A. Bo nie powiedz mi, czy ty w każdej sytuacji... Hej, samochód jedzie obok nas. Wsiadaj! Powiedz mi, czy ty w każdej sytuacji swojego życia musisz oznajmić. Uwaga, wchodzę. Tak. A, no dobra. Żeby nikogo nie zaskoczyć. No dobra. Ścigamy ja go. Teraz... Tylko nie strzelaj do niego, bo on chyba nas, o nas nie wie jeszcze. Ja będę śpiewał. Fuck the police! Fuck the police. No miałeś nie zdradzać, stary, naszego sekretu, że tu jesteśmy. Gdzie on pojechał? Ej, on uciekł. Tam na dół chyba? Albo nie? A no nie wiem, zniknął nagle. Ja pojechał tam, na wprost. Odpalaj koguta! Nie mamy koguta, wiu. Nie ma Alibaba. A czujesz, jakbyśmy teraz tak wyskoczyli, a on takie dwa cenne strzały w głowę.
Bo to może summit jest na europejskim. Kamil, czy ty jeszcze jesteś tutaj? Trochę służbowo, trochę prywatnie, ale generalnie streamy oglądam prawie codziennie w pracy. A, służbowo, tak. Musisz sprawdzić, jaką mam koszulkę. Ja mam z małpkami. Niektórzy nazywają ją pisiorkową koszulką, bo... Jak no. Tak siądę, to wygląda, jakby były dwa kutaski uniesione. Powiem ci, że... O, fuck. Co? Nie patrzyłem się. TSG teraz sprawdza, jak wszyscy są ubrani. Mhm. Tak to jest. Woohoo! Ale to wiesz co? To nie chcę TSG, już szykuje plan zabawy na Poznań. Właśnie, no bo kto tam, jak on jest gospodarzem tak jakby? On jest gospodarzem PGA całego. Mhm. Jak CTSG, wiesz, kurczę, zrobi nam plan wieczoru, to my tych wszystkich kebabiarni nie przejdziemy. Widzisz Bąkol, co tam napisali? Nie. Ale przecież nie bank nie może te... Aha, nie, no nie da się tak. No jak oni to robią? Tego że co, że przelewem płacą i im co miesiąc pobiera? Nie mogą tak chyba zrobić nawet. Czy przelewem da się? Nie, nie da się. Chyba, że ktoś kartą kartę dodał. Nie, bo możesz tak, bo akceptujesz regulamin i to jest tak jakbyś na PayPalu, tworzysz wtedy ale nie da się stały, tego zrobić cykliczny. Na koncie zwykłym. Chyba to tak wiesz? Nie działa, no bo nie sąd, no bo nie da się tak, że nagle ci jakaś strona zakłada cykliczny przelew z konta. No nie, no bez ale przesady. Ale z PayPala już się tak da. No z PayPala się da, bo PayPal to jest wiesz taki internetowy PayPal, nie? Ja prędzej mi się wydaje, że ktoś kartę kredytową dodał. Wiesz o co chodzi. I tam to na pewno się da kartą kredytową tak zrobić. Ale to wtedy nie jest przelew. Przelew. Czemu nie gram już w Arka? Jest nowych dino. No bo widzicie, bo mnie te nowe dino to nie bardzo zadowalały. Ja bym chciał, żeby zaczęły działać te stare. Tak bardziej. A to jakieś nowe dodali? No stare, oni tam się nie? Zamiast się zająć tym, żeby wiesz, dino nie przenikały przez ściany, nie? To no, oni dodają dino. No to wiesz, ze skrajności w skrajność, nie? Głupota, no. Oczywiście ja uważam, że jak się grę rozwija, to trzeba i rozwijać optymalizację, i rozwijać grafikę, i rozwijać stronę serwerową. Mufasa, 89, dzięki za suba. A jednocześnie trzeba też grę trochę rozwijać, tak? Czyli dodawać jakieś rzeczy do niej, wiecie, nowe ten no, funkcjonalności no. I tak dalej, nie? Oczywiście, że tak. A co mówiłeś? No, że tak. No dobrze. Ja rozglądam niczym łowca. No to weź się niczym łowca rozejrzyj, bo tu musimy znaleźć ofiarę łowcy. H4. Jesteśmy na H4, maszerują oficery. Tutaj nie zapodajemy żadnej bajery. 27 już tylko zostało. O. Ale to cieszę, że po tej grze gra. Bąkol ja zmieniam, wiesz, na jakąś uczelnię. Może potem wrócę do HRNZ, ale... No to potem wrócimy. Dobra, to ja też sobie zmienię. Ale muszę sobie przerwy robić, bo to nie możemy tak. Godzinka rano, H1Z1 na śniadanie, tak jakby. Bierze trupy. Uuu. Ja rozglądam się lornetą. Po lewo. Wyjdź i zmień sobie na shotguna. Bo ja ostatnio nie miałem i była dupa. Jedziemy w nich. Aha. Dawaj. Mamy kamizelki, mamy te. Moi drodzy, szykujcie się teraz na przygodę. Uwaga. O tyś. Ale żeś to zrobił. Podjeżdżaj pod nich. Na wprost, tak jest. Ale ja gdzie? Już czuję ich smród. To jest smród tchórzostwa. Dobrze, jedź w kierunku dźwięku. Ładnie. Tu gdzieś między drzewami może? Nie. Trzęsie się strasznie. Po prawej nie ma ich w tej? Tutaj na pewno po prawej, w tym takim, w tej zagrodzie, kurde. W tym getcie. Jesteś pewien? O, jakie ładne salto. Kamizelka coś daje, no. Suba przegapiłem? Jeszcze jednego? Nie no, jak nie przegapiłem. Kolejny nowy sub, Mateusz07. Kurde Mateusz, dzięki za suba. No Mateusz jest pracusiem, wiesz? On z pracy subuje. Co ty gadasz?
No, on u mnie siedzi i ten sobie umila czas. Wiecie co, no na tym polegają karty płatnicze, że mają być wygodne, a nie aż tak super bezpieczne. Tam, nie, myślałem, że samochodzik. No nie ma tam nikogo. Nie ma nikogo. Wiesz co? Moim zdaniem oni gdzieś tu byli. Albo tu. Da się subować zwykłym przelewem. Dla testu subnąłem Soła, napisał Mateusz. To ty takich testerów chciałbyś więcej, nie? Nie, jasne. Tam możecie jest testować. Podobno 800 metod płatności. Tak, moi drodzy. Podobno można płacić nawet na gębę tak zwaną. Na zeszyt. U pani Jadzi w sklepiku szkolnym podobno można wziąć. No. Ja wczoraj się bratanka pytałem, jakie u nich mają biznesy w szkole i powiedział: jeden typ zbiera zamówienia i chodzi do Biedronki kupować. Kurde, a to jest nielegalne wychodzenie, no, patrz. Są tacy, co handlują zdjęciami Dami. Sprawdzianów. A powiem ci, że ja kiedyś wymieniałem się karteczkami z Disneya i co ty na to? Wiesz co, moja siostra też miała karteczki z Disneya i ten, moje siostry zbierały, siostra chyba, a ja miałem, ale miałem, nie, ja miałem karteczki z Króla Lwa, karteczki, wiesz, z barek, z takich różnych. No ja też miałem takie karteczki. Kurczę, jeszcze pachnące były karteczki. No. O, jest po prawej samochód, ale to, widzisz go? No. Dajesz w niego, dajesz w niego. Daję bąkol! Aż nie wysiądzie, aż nie wysiądzie, aż nie wysiądzie. Przeładowanie! Daj on już gazu! Się dymi, stary. Dymi się! Ale trzej dajesz, się! Dajesz! Ale! Nie we mnie! Zabiłem cię, czy go? Czy obydwu? Zabiłeś mnie! Nie, ciebie nie zabiłem. Nie zabiłem cię. On cię zabił chyba. Niech coś spojrzy na ten ekran, bo już nie wiem kto kogo. Ja strzeliłem obok ciebie tak trochę. Starałem się przynajmniej. O kurde, ja krwawię, fuck, zaraz sam padnę. Bąkol, weź to zweryfikuj, kto kogo zabił. No, ja robię report last day. Nie, on ci w plecy strzelił, wiesz, a jak w niego. To było tak obok. Mówię ci. Ja zreportowałem przecież, to był ewidentny team kill. No kurwa, jeszcze mi bana dadzą. Nie, zabiłem cię, to chyba nie było killa ode mnie. Nie, bo on, ja w ogóle, patrz, ty, dobrze, bo strzelałeś, ja myślałem, że ty we mnie strzelasz. Nie, a on za był za twoimi plecami centralnie, no jak? Ale ja tak, wiesz, no mogłeś dostać śrutem lekko. Ale bardziej on dostał, ale on ci no za dobrze, plecami ja centralnie, rozumiem, wiesz, nie, przy... Nie. O stary, wiesz ile my mamy fuelu, stary? Nic no, prawie ty. Mieliśmy, 2%. No, ale ty jesteś duchem ze mną, stary. To pieprze takim duchem być. Bąkol, ja to wygram dla nas, mówię ci. Wygraj to dla siebie, dla swojej rodziny. No dokładnie. No właśnie, widzisz, Kamil napisał. Dobra, bo ty nie żyjesz, to nie dogrywał. Żyjesz, po co drążyć temat, no. Ty to będziesz do końca już dogrywał? No dogram, no bo jak już mam zmieniać grę, to już dogram to. A dobra. Później mam takie, wiesz, takie gry mam, stary, co dostałem od twórców polskich. Normalnie wersję super demo. I normalnie no. Sprawdzam. Taka jedna gra to jak super. Binding of Isaac. To dobrze. A słuchaj, no to dobra, ja się tu wyciszam, jak będziesz chciał jeszcze w coś zagrać razem, to połknij, dobra? No dobra, no ale to mogę na ciebie liczyć o 18, no chociaż te pół godziny, stary, mam super świetny pomysł. O, jedzie coś na mnie, czekaj, bo może dobra. Zginę. Nie, skręcił na bok, co za klesz. Dobra, bąkol. O fuck, ich jest tam więcej niż jeden. Najgorzej jakiś jest więcej niż jeden, tak jak mnie im bąkola było, dwóch. Paprykarz przy... Trzymaj się, Kamil. No broda to jest też, ale powiem wam, że paprykarz szczeciński to jest jednak coś. To mi się trochę kojarzy z takimi białymi robaczkami, bo nie wiem, czy tam ryż jest w środku, czy co.
A jednocześnie jest taki pyszniutki. Z czego to się robi w ogóle? Chyba ze zmielonych resztek ryb, co? Muszę trochę musieli tu podjechać. Kopy wrogów, kurzych łbów. No i tu jest fajnie, tu gdzie jestem teraz. Temu ja wam trochę, jak zawsze jak Bonkol zginie, to mi się już nie chce żyć. Tak trochę. Zmielone bycze jądra, to by był kurde rarytas, to by był. Dobra, jedziemy dalej tym samochodem. Niewielu nas już zostało. Survivorów 11. No, dzięki Junka za doping, ale to wiesz. To się trochę szczęścia, szczypta szczęścia. Szczypta, kurde, nieszczęścia innych. I łycha. I łycha skilla. Sir, I have a spoon in my ass. Can you help me here? No, I don't think so. Why not? I just need you to pull it out real quick, man. It takes like, I don't know, it's like 5 inches deep. Please, man. Koleś mówi, że ma łyżkę w dupie i potrzebuje pomocy. Yo, dude, there's blood everywhere, man. Come on, give me a hand. The only wrong thing I ever did was fucking your mom. Sounds good, oh, yeah. You fucking idiot! Oh my god! Co za koleś, kurde. Leave me alone. Goodbye. Yeah, shotgun me. Oh, you can die. Kurde. Fuck. Ach, porobił mnie. You fucking twerk at me, son. Co za koleś. Fuck Don't you, kurde, in the face. Twerk at me. Yes. Co za koleś. Nie zrobił.